Oprócz swojej bramki oczywiście. Tak na gorąco ciężko znaleźć pozytywy, ale może ten mecz ze Stalą Mielec i ten mecz dzisiaj to będzie taki impuls, o którym mówiłem wcześniej po Stali, że potrzebujemy może właśnie takiego zimnego prysznicu po raz kolejny i może to jest właśnie ten moment, gdzie po ciężkiej pracy teraz w przerwie na reprezentację, gdzie będziemy na pewno mocno pracować pod każdym względem, w każdym elemencie, no to będzie taki, może to był taki policzek, takie uderzenie, które nas wstrząśnie i wreszcie może to coś przejdzie na naszą korzyść, no zobaczymy. Dobrze, Michał, powiedz mi, jeśli chodzi o naszą, właśnie skupiamy się na sobie, drużyna jest dosyć rozbita, kontuzje, Gerard dzisiaj wszedł, zaraz szedł, powiedz mi, na ile to wpływa na waszą atmosferę, na to, jak gracie? Na pewno wpływa na wszystkich i tak samo wynik i strata wszystkich zawodników. No i Badi akurat podjął to ryzyko, gdzie trenował dość krótko i chciał pomóc drużynie i tutaj chwała mu za to, ale na nieszczęście jego złapał kolejny uraz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mamy trochę czasu, żeby go wyleczyć, ale na pewno jest ważną postacią w szatni, na boisku i poza nim. Więc na pewno szkoda, jak i każdego kontuzjowanego zawodnika. Akurat wypadli ci, co stanowią trzon tej drużyny. No i na pewno nie jest łatwo, ale myślę, że szybko się wykurują. Taki na pewno reset dla nich i ta przerwa spowoduje, że wrócą silniejsi. Myślę, z takim innym nastawieniem powrócą do treningów i do kolejnych spotkań. I to mam nadzieję, że będzie naszą siłą.